Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje. W dniu 6 stycznia 2023 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 4 listopada 2022 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, opublikowana w Dzienniku Ustaw z roku 2022 pod pozycją 2727. W związku z tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdrożyła nowy system do składania do komputerowej bazy danych wniosków i zdarzeń dotyczących zwierząt. Portal IRZ Plus został zastąpiony przez aplikację IRZ Plus. Aplikacja IRZ Plus posiada dotychczasowe funkcjonalności portalu IRZ Plus, takie jak składanie zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych, przegląd, akceptacja bądź odrzucenie propozycji zgłoszeń, przegląd danych swojej działalności, przegląd danych i ustawień konta, modyfikowanie uprawnień do swojej działalności pracownikom posiadacza, przegląd danych zwierząt znajdujących się w działalności, przegląd zdarzeń dla posiadanych zwierząt, składanie zapotrzebowania na identyfikatory i ich duplikaty, przegląd złożonych przez siebie dokumentów, import, eksport i wydruki danych z konta użytkownika, zgłoszenie dodatkowego oznakowania lochy i jego zmiany, przegląd rejestru posiadanych działalności loch. Aplikacja IRZ Plus to także możliwość przeglądu danych oraz składania wniosków i zgłoszeń dla nowych gatunków zwierząt. Jeleniowatych, wielbłądowatych, koniowatych. Dorobił. Aplikacja IRZ Plus to nowe i ulepszone funkcjonalności, takie jak nowy zakres danych działalności przy zgłoszeniu i przeglądzie, nowe dokumenty zgłoszeń, przegląd raportów z kontroli na miejscu, zachęcamy do zapoznania się z instrukcją użytkownika oraz dodatkowymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.